Cześć wszystkich, znowu Ponio 7. Dalszy ciąg Arkanu, znaczy zabijamy wszystkich w Otchłani. Dobra. Podróżujmy dalej przez Otchłań. Jest jeszcze sporo portali, których nie zwiedziliśmy. Okej, okay, tutaj zdecydowanie chcielibyśmy być. Ponieważ to jest bardzo ciekawe miejsce. No z tych, które z pewnością chciałbym odwiedzić. Okej. Okej, ten pan potrafi troszkę przywalić. Więc mogę rzucić na siebie to. Jeżeli spotkam więcej takich, to pewnie też stanowię się nad tarczą. Okej. Tam? Tych monów? Okej, okej. W sumie mogę też patrzeć poziomem moich towarzyszy. Mają 43. Jeżeli nabiję kiedyś ten wirtualny 51 poziom, to powinni Peramynczej, na przykład Magnus też powinni awansować. Więc będę to obserwował. A wygląda się na to, że okazji do nabicia poziomu jeszcze będzie troszkę. Okej. Tyle. Więcej tych medus. Nie żeby jakoś stanowiły zagrożenie. Smithy macha tym swoim mieczykiem. Okej, dobra, ale szukałem tego miejsca właśnie. Amulet Pelusiana. Sobie zachowamy. Potrzebuję miejsca. To jest olśnienie, właśnie. Olśnienie nie jest zbyt fascynujące, się okazuje. Dobra. I właśnie tego szukałem. Ołtarz, który znajdujemy. Flachion Krygirda. Wygląda fajnie. Bo jest to fajny, bardzo fajny miecz. Widzicie, to jest najlepsza broń w grze. Po prostu. Ten Flachion Krygirda to taka drugorzędna nazwa. Dobra, zobaczmy. 28 ataku, 26 do 38. Mam 30 ataku. Wcześniej miałem 26 do 38, teraz mam 43 do 58. No, się nazywają obrażenia. Bardzo ładne obrażenia. Aronax, może chcesz tego miecz? Nie mam chyba... Nie, Aronax stroni od mieczy. Nie będzie się posługiwał takimi rzeczami. Ty, Smithy, chcesz ten miecz? Zdecydowanie. Okej, okay, to będzie zabójcze. Że zabiorę mu chociaż tą tarczę. Dam Aronaxowi? Nie. On przecież wykorzysta z laski. Dam komuś. Komukolwiek. Ponieważ tak. Będzie mniejsza szansa, że Smithy się zabije tragicznie. O ten miecz. A cóż, a ten Flachion? No. Bardzo fajny miecz. Jest jedna opcja, której nie zamierzałem pokazywać. Mianowicie w Otchłani można jeszcze znaleźć oczywiście Zagładę Kree. On jest jednym z tych wypędzonych. On jest świetnym wojownikiem. Gdyby miałoby się go w drużynie i tutaj weszłoby się do tego miejsca z tym Flachionem, on by oczywiście poprosił o ten Flachion, żeby mu oddać. Oczywiście moglibyśmy mu oddać, albo nie. Aczkolwiek... miałoby to pewne implikacje później. Ale to wspomnę później, jeżeli nie zapomnę. Okej, ale... ja tym bardziej nie zamierzałbym oddawać nikomu tego miecza. Chociaż jest troszkę wolny, to trzeba mu przyznać.
Zaraz porównam jego szybkość z tym zwykłym, z tym poprzednim mieczem. Okej. Okay. Więcej tych medus? Ktoś tu jeszcze jest? Chyba nie. Dobra. Ma prędkość? Nie, 20 prędkości. W porównaniu do tego, który miał prędkość... tak, ma za mało siły. Dlatego ma taką małą szybkość. Ale tak. No dziwne. Wydawało mi się, że jest troszkę wolniejszy. Większy area. Ciekawe. Piekielny area. Araja. Coś jeszcze tu jest? Chyba nie. Jeszcze ten jeden pan. Dobra, idziemy dalej. Czyżbyśmy wrócili gdzieś? Czy my już tu byliśmy? Nie, nie. A! Zobaczcie, kogo my tu mamy. Krakatur. Kto waży się nawiedzać potężnego krakatura? To chyba ja. Bardzo przepraszam. Przepraszasz? Przepraszasz? Czy masz pojęcie, jakie moce przywołałeś przeciwko tobie? Gniew krakatura nie zna granic. Jesteś dość wkurzający, wiesz? Co? Śmiejesz się ze mnie? Jestem krakatur, niszczyciel światów, sprawca niedoli, wdów i sierot. Nie zgadzam się na takie traktowanie przez zwykłego śmiertelnika. Tak się zastanowić, ostatnia rzecz, jakie potrzebuję, to jest śmierdzący tchórz przy moim boku. Co? Nikt nie przeżył wypowiedzenia tych słów. Drżyj przed potęgą krakatura. Przełomem morze krwi. Drogi mego gniewu są naznaczone górami kośćmi. Ogień i zniszczenie. Nigdy nie spotkałem się z takim zuchwalstwem. Niszczę 100 pokoleń twojego i rodziny. Będą przeklinać twoje imię i klęskła, jako nie sprawdzę będą. Okej. Chyba jednak nie chcę aż tak za bardzo walczyć. Nie pozwólmy, żeby sprawy wymknęły się spod kontroli. W końcu ja cię nic nie zrobiłem. Ty mnie tu nachodzisz, ale i tak cię zabiję. Jak powiesz, jest jeszcze coś głupiego, gdyż jestem krakatur. Srogi niszczyciel historii. Przynoszę śmierć wszystkim, wszystkiemu. Ja... nie jesteś dziś w najlepszym nastroju. Czym sobie na to zasłużyłem? Najpierw Nasruddin zmawiał się przeciwko mnie ze swoimi sługusami, a teraz... To znaczy, zapłacisz mi za to. Jestem krakatur, kat milionów. Będę śniadał wśród twoich szczątków. Jesteś dupa wołowa. Znam twardsze niemowlęta. Nie zmuszaj mnie, jak tak dalej pójdzie, to cię zniszczę wraz z twoimi potomkami i przodkami i tak. Gdyż jestem wielkim, potężnym krakaturem. Nie pozostanie po tobie nawet wspomnienie. Kontroluję tak czas, jak i siły natury. Jestem bogiem w smoczej skórze, ja... A, po prostu zamknij się do cholery. Co? Nikt jeszcze nie przeżył wypowiedzenia tych słów. Bla, 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 bla. Może nie wyrażam się dość jasno, jesteś żałosny. Czy jakoś można go nakłonić do walki? Chyba nie. Tak, krakatur zdecydowanie jest tchórzem. Okej, okay, rozumiem. Więc tak, prosisz straszego krakatura pomóc w walce z złym Kerganem. Ogień walczący ogniem. Zniszczę tego durnego nekromanta jednym ruchem moich szponów. Poleje się jego krew, bla, 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 bla. Więc pomożesz mi? W końcu mówimy o Kerganie strasznym. Oczywiście nie miałbym żadnego problemu ze pozbyciem się go, gdyż jestem krakatur. Bla, 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 bla. Co mówisz? Krakatur wymaga zapłaty za swoje usługi. Myślałeś, że uratuję cię bez żadnej ofiary. Z mojej strony musisz złożyć mi hołd. Mogę oddać ci ten dziennik. Co? Mój dziennik? Mój ostatni testament. Skąd go masz? Wciąż w noże Bellogrina tych wszystkich latach. Chwila. Nie pamiętam, co tam napisałem. To było w wigilię mojej wspaniałej walki z Nasruddinem Radwarfem. Coś to była za bitwa. Dziwne, w tym swoim dzienniku daje się czuć notkę tchórzostwa.
Co? Zabiję cię za te słowa, bla 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 bla. Przełączysz się czy nie? No, dasz mi ten dziennik, a ja mam pomóc ci pokonać. A czy mógłbyś mechanem nigdy nie tym nie mówić? Co tam przeczytałeś? Nie żebym był czegokolwiek, któregokolwiek. Krakatur jest niższy księżyc, bla 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 bla. Przełączysz się czy nie? Tak, Krakatur nie będzie wędrować z tyloma zwykłymi. Ale moglibyśmy go przełączyć, gdybyśmy mieli dziennik. Właśnie, okazało się, że mam pewnie Joromut go trzyma, co? Tak, pewnie któraś z tych książek to... Okej, nie wiedziałem nawet, że trzeba mieć ten dziennik, zapomniałem o takich szczegółach. Więc... Jeżeli chcecie Krakatura swojej drużyny, przynieście dziennik do otchłani. Ja oczywiście nie chcę. To nie wystarczy, jeżeli idzie martwym Krakaturem. Dobra. Okej, za coś dostałem punkt przeznaczenia. Pewnie za uwolnienie Aronaxa. Okej, a kto tutaj został? O, może już została nam tylko zagłada Kree. Niedawno tutaj przybyłeś, co? Wciąż pachniesz światem. Jak cię zwoł? Znano mnie pod wieloma imionami, ale jedynie, które się teraz liczy, jest zagłada Kree. Pod nim to byłem znany, gdy posiadałem władzę nad ludźmi. Skąd się wzięło to miano? To w Kree zmusiłem świat do liczenia się z moją potęgą. Nikt nigdy nie zdobył wspanialszych murów Kree, ale moja horda przeszła przez nie, jakby była mirażem. Los każdego mężczyzny i kobiety i dziecka zależał tylko i wyłącznie ode mnie. Byłem bezlitosny, gdybym tylko mógł wrócić na Darkanum. Czyli po prostu brutalnie wymordowałaś ich bez żadnego powodu, tchórzu. Nie żartuj sobie ze mnie, bo będzie to ostatnia pomyłka twojego życia. Grożenie mi było o twoją ostatnią pomyłkę, dzikusie. Zdecydowanie. Okej. Jego też tam jakoś można by przekonać do tego, żeby dołączył. Ale kogo to obchodzi? A on coś ciekawego? Pewnie miał jakiś... Ta... Miecz rodowy Thorian Kela. Oraz... jakąś tam... zbroję. Ten miecz jest całkiem ładną bronią. Mogę to komuś dać? Pewnie mogę to dać jemu, co? Tak, zdecydowanie mogę mu dać. Przyda mu się. Tak, będzie bardzo efektywnie tego, z tego korzystał. A ten miecz jego mógłbym oddać Pyraminowi, Swyfowi. Ale co tam. Niech walczy tym swoim dużym badziewiem. Zabawnie z tym wygląda. Okej, dobra, i to... Wróciliśmy tam, skąd wyszliśmy. Dobra. No to możemy iść w końcu do twierdzy Kerrigana. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy tutaj? Nie, tutaj się wraca z powrotem, dobra. Czyli muszę użyć tego portalu, którego wcześniej użyłem. Tędy, drużno. To jest trochę irytujące. O, nawet mam wystarczające siły, żeby bez tego czaru używać Flachiona. Jest dużo lżejszy niż ten mój miecz, który wcześniej używałem. Dobra, czarny mistrz. Czy przepuszczą mnie? Co, sprowadziłeś wrogów mistrza pod jego drzwi? Zapłacisz za to! Ale najpierw ty. Siwa odpowiedź by brzmiała. Chyba ty. Ciekawe mają dźwięk umierania ci czarni mistrzowie. Bardzo, bardzo dramatyczny. Okej, więcej ich w środku. Okej, drużyno. Do dzieła. Do roboty. Z paru panów, którzy proszą się o guza. Awansował w Smithinie, czyli jeszcze nie zyskałem tego 51 poziomu. O, jakaś skrzynia. Ale zamknięte. Szczęście. O! Opiera się. Okej, takiej nie złamiemy. Nieważne co tam jest. Może jakieś fajne rzeczy, ale... nie chce mi się... sprawdzać. Albo wiecie co? Spróbujmy ją zdezintegrować. Mam nadzieję, że nie zdezintegruje się z zawartością.
nie. Przydatne. Okej, tylko szafir i szmaragd. Nie było warte wydanie 50 punktów wytrzymałości. Chwila, czy mogę odpocząć w ogóle na zewnątrz? Mogę poczekać. Okej, to mi wystarczy. Zintegruję jeszcze to. A, więcej śmieci. Okej, pokuruje nas wszystkich. Może siebie też. Dobra. I zobaczmy, co my tu mamy. Okej. Coś potężniejsi panowie. Ci troszkę potrafią bić. Okej, okay. Coś ciekawego tutaj. Jest jakiś portal. Chwila. A na czerwę to był rzucać. Okej. Coś jeszcze? Okej. Okay. Jeszcze wiem się panowie. Nie, to masz czarni mistrzowie. Wygląda jakby ktoś tutaj mieszkał. Ciekawe kto to może być. Za chwilę się dowiemy. Ej Raven, uważaj na siebie. Okej, zamknięte drzwi. Czy mogę je otworzyć? Mogę. Okej. Co my tu mamy? Części z odzysku. Wygląda na to, że ktoś tu coś konstruował. Technicznego. Tak. Różne techniczne rzeczy. Oraz kamienne drzwi. Tu nic nie ma. Co tutaj jest? Więcej kamiennych drzwi. Chyba znaleźliśmy nasz brakujący klan krasnoludzki. Aczkolwiek nie są w stanie, w którym chcielibyśmy, żeby byli. No cóż. Ci co rzucę na siebie tą siłę. No i tarczę ochronną. Ponieważ jest jakiś większy zawodnik. Okej, czy ktokolwiek przeżył z tych krasnoludów? No, zamknięte wrota. Jakieś niezidentyfikowane szaty, spoko. Powinien dać jej remendowi. To nie dam, nikt sobie potrzyma. Stosowe części. Okej, więcej tych dużych panów. Zaraz się tam przejdziemy, no. Może znajdziemy chociaż jednego. Przeżyły. O, jest, jest. Są. Fajnie. Porozmawiajmy z nimi. Jest tu jakiś... Przyszedł ktoś z drugiej strony! Kimże jesteś? Nazywam się Greynar Srebrny Młot. Powiedz mi, czy dotarł do ciebie Stennar? Tak, ale umarł, zanim zdążył mi cokolwiek powiedzieć. Stennar! W jaki sposób zginął? Został starty na pył w straszliwej katastrofie sterowca. Sterowiec? Co to takiego? To taki statek powietrzny, kosz, który nosi się dzięki temu, że jest podwieszony do dużego balonu. Co? Nigdy o tym nie słyszałem. O czymś takim. Jak to jest możliwe? Świat uległ wielkim przemianom od czasu, gdy ostatnio go oglądałeś.
Bez wątpienia jest to zasługa geniuszu klasy lądów i szybkiego postępu technologicznego. Ta, po to jak Bates wynalazł swój silnik, ludzie zaczęli opracowywać różne machiny. Ta, więc zostaliśmy ponownie dopadnięci przez nasze własne głupstwa i omyłki. Gdybyśmy tylko w pełni wykorzystali pomysł tego chłopaka, moglibyśmy teraz być... nieważne zresztą. Teraz nie ma już to znaczenia. Nawet gdybyśmy nie popełnili kilku błędów w osądach, które podstępnie wykorzystały mroczne elfy, zapewne zrobiłyby to inny klan. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym, co się tutaj stało? Mroczne elfy spokojnie czekały, szukając metody przywleczenia tu paru krasnoludów. Wiedziały, że technologia osłabi pieczęcie aż do punktu, w którym pęknął. Ale one zdecydowały się jeszcze przyspieszyć ten proces. Potrzebowały maszyny, która ponownie otworzy szczelinę, łamiąc i tak już osłabione pieczęcie. Elf jednakże nigdy nie zbudowałby maszyny. Wtedy Bates wynalazł swoją maszynę parową. Dokładnie. W jakiś sposób przekonały króla Logeira, aby skazał nas na banicję. Byliśmy wstrząśnięci, delikatnie mówiąc, ale to przemówił nasz król. Powiedziano nam, że miejsce naszego wygnania to Wyspa Rozpaczy. Jednak gdzie skończyliśmy, sam widzisz. Możemy tylko przypuszczać, iż król nic nie wiedział o ich prawdziwych zamiarach. Nie sądzę, aby faktycznie coś podejrzewał. Zaraz po naszym przybyciu tutaj zostaliśmy bezlitośnie pobici i zakłuci w łańcuchy. Wraz z tym, jak posuwał się nasza praca przy bramie, Stenar opracował pewien plan. Gdy tylko brama zaczęła działać, choćby w najmniejszym stopniu, przeszlibyśmy ostrzec w drugą stronę. Wiedzieliśmy, że nasza nieobecność zostałaby zauważona i próbowano by nam w jakiś sposób przeszkodzić. Proszę mu dalej. Stenar rozpoczął przygotowywania, aby móc wyglądać jak gnom. Zagolił się niemal na śmierć, a kiedy brama była gotowa, to on ogolił swoją brodę. Uważał, że cała odpowiedzialność za to, co nas spadło, spoczywa na jego barkach. Był gotów zrobić wszystko, co uważał za słuszne, aby przywrócić wszystko do normalnego porządku. Nawet to. To się stało po tym, jak przeszedł przez bramę. Zaczęli torturować niektórych z klanu, aby wydali jego plany, ale nikt się nie złamał. Wiedzieli, że potrzebują nas, aby skończyć tę bramę, no i udawało nam się wstrzymać pracę przy jej uruchomieniu przez kilka miesięcy. Zmawialiśmy im, że mamy przed sobą miesiące pracy, a tymczasem jak naprawdę mogliśmy to skończyć już dużo wcześniej. A wtedy? A wtedy zabili połowę naszego klanu. To była ich ostatnia próba, aby zmusić nas do umówienia. Jednakże my byliśmy niezłomni. Teraz jesteśmy wszystkim, co zostało z naszego niegdyś świetnego klanu. Wrócę was uwolnić, kiedy zabiję tych, którzy za to odpowiadają. Okej, dobra. To jest ten kran Czarnej Góry? Jakoś tak. Już się mylę w tych wszystkich nazwach. Okej, ale... Dobrze, przynajmniej wiedzieć, że przynajmniej część z nich dało się ustrzec od tego holokaustu straszliwego. Kerghan ma jeszcze więcej zbrodni na swoim sumieniu. Okej. Okay. Cię panów. Jakoś mi zajmiemy. Okej, to była większa grupka. I tutaj jeszcze było paru pałkarzy. Więc się nimi zajmiemy. Są na poziomie 30. Całkiem nieźni zawodnicy. Pomimo wyglądu nie potrafię zadać mi teraz dużo pokażę. Okej, dobra. Dobra, to gdzie teraz mogę pójść? Czy tutaj jest jakieś przejście? Tak, tutaj jest portal. Ale to na razie tyle w tym odcinku Arcanum. W następnym odcinku porozmawiamy z Kerghanem i spróbujemy... Nic nie spróbujemy, po prostu go zabijemy drania i tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.